Gdzie wczoraj byłaś? Byłam na spacerze. A kto pozwolił? Stasiu, masz nową córkę. Ciesz się, że jest. Masz wnusie jajeczniczkę. Ja dla jej zdrowia. Mama wie teraz, ile gwałtów we wsi? Nawet wczoraj jeden próbował. Słyszałem. A dzisiaj wielki mecz. Ja bym nie mógł grać, jakby tobie się coś stało. Ja ci obiecuję, córa, że ja dzisiaj dla ciebie bramę huknę. Meczu chyba nie będzie, bo posterunkowy nie żyje. Co? Nie wiadomo, czy nie żyje. Wiadomo, że zaginął. Ludzie mówią, że przez tą całą sprawę z proboszczem to powiesił się. Albo może utonął w bagnach? Cała wieś go szuka. Jezus Maria. Jedz, wnusia, jedz. Jedz. A co? Nie smakuj? Hm? Jeszcze przyniosę. Panie Bielak! Panie Bielak! Co jest? Żyjesz pan? Żyję, a co? Jak się poczuję? Świetnie. A o co chodzi? Ale panu przyłożyła. To. A nie, bo się zrzemnąłem troszeczkę, bo się zasiedziałem wczoraj z jedną kobitką tu do późna. Wiesz, jak na mnie te baby lecą, o, nie? Jasna rzecz. Szatan, nie kobita. To nie będę przeszkadzał w miłym wypoczynku. A, nie ma sprawy. Nie widzi pan, jakie nieszczęście mnie spotkało, panie Stasiu. Mąż mi zginął. Jest. Gdzie? Tu odpoczywa w krzakach. Dobra, znalazł się. Przeżył. Uch, ty muczy mordo, ty jeden cholerny. Kto cię tak podrapał? Jak ty wyglądasz? Niech na ja złapię te wywłoki. To zobaczysz, ty stary draniu! Możemy iść na mecz. A co z diamentem? Na plebanii go nie ma, to już wiem. Gdzieś jest jeszcze jeden, właściwy, jedyny, Lenin. Ale gdzie? Czuję, że go dzisiaj znajdziemy. Aha,
Siostrzyczko, ktoś do ciebie. Do mnie? A gdzie oni wszyscy? Podzieli się? Cześć. Co ty tu robisz? Masz szczęście, że cię ojciec nie widział. Schuldigen. Ja nie wiedział, że z tym ojcem to tak na poważnie. Przecież to mój prawdziwy ojciec. Rozumiem. Ja bym chciał znać, czy ty będziesz dzisiaj na mecz. To ty też tam grasz? Przecież tam nie ma żadnej drużyny. Jakaś zbieranina z moim tatą na czele. To jest szpocht. Mecz przyjacielski, towarzyski. Dla was przyjacielski. Jak miejscowi wygrają, to dostają fundusze na drogę. To nie moja sprawa. Ja nic na to nie poradzę. Chciałbym, żebyś przyszła. Nie wiem. Tu się tak dużo dzieje. Idź już. Będę czekał, Agnieszka! Gol! Radio Futbol wita państwa. Dziś wielkie emocje na naszej antenie. Jesteśmy w Piaskach. Niedzielne popołudnie, piękna, słoneczna pogoda. Stadion miejscowego znicza niczym Maracana albo co najmniej londyńskie Wembley. Mecz miejscowej gminy Piaski z zaprzyjaźnionym okręgiem Willendorf z Niemiec. Już słychać okrzyki. Wygramy mecz, pokonamy Niemców. Pokonamy Niemców, wygramy mecz. Drogę w Piaskach będziemy mieć. Orkiestra przygotowana. Za chwilę będą marsze powitalne, loża VIP-ów wypełniona do ostatniego miejsca. Miejscowe władze, ksiądz proboszcz, 3 wolne krzesełka. Za chwilę będziemy relacjonować to niesamowite spotkanie. Chciałem coś powiedzieć. Tak? Żeby była jasność, z tym samochodem to nic nie wyjdzie. Marzyły mi się jakieś cuda w głowie Lenina, ale to bzdura. Nie pojedziemy moim samochodem do miasta. Stasiu, ale przecież ja z tym samochodem tylko żartowałam. Nie no, wiesz, pewnie, że lepiej być pięknym, zgrabnym i bogatym, ale w życiu to nie zawsze się tak układa, jak chcemy. Naprawdę mi na tym samochodzie nie zależy. Mariola. Nie teraz. Spóźnimy się na mecz. Będę trzymała za ciebie kciuki, patrz na mnie. Wielki mecz o wielką stawkę. Za chwilę przywitanie obu zespołów. Jeszcze rozgrzewka narady z trenerami. Drużyna Willendorf, niebiesko-czarne stroje. Wielkie sławy piłkarskie. Jest tam Franz, jest Becken, jest Bauer, jest Kaiser. No i nasz trener, Edmund, wnuk trener Znicza, przygląda się tym piłkarskim sławom. Zasępiony, ale jakby miał pomysł na pokonanie słynnej drużyny niemieckiej. Sędzia tego spotkania, Alois Listek, 4 razy na Mistrzostwach Świata, jednak przyjechał tu do nas, do Piasek, by sędziować, prowadzić to spotkanie. Halo? Grzesiu? To ja. Gdzie jesteście? O, to dobrze. Pamiętasz, dzwoniłem parę dni temu. No, to sprawa jest aktualna. Na razie. Nasi chłopcy na czerwono. Czerwone stroje, czerwone koszulki, czerwone spodenki, czerwone getry, prawdziwe piłkarskie buty. No i przygotowania, marsze powitalne dla obu zespołów, transparenty. Wygramy z Niemcami. Przyjaźń, Freundschaft, Polska, Niemcy, Polska, Deutschland. Silny wiatr, ale mamy nadzieję, że on nie będzie przeszkadzał dzisiaj zawodnikom. Skupienie na twarzach drużyny Znicza Piaski. Jest tam Kościuk, jest Zawadzki. No i za chwilę zobaczymy Edmunda Czaje na boisku, a na razie skupiony jeszcze, przeciera twarz. Jest tam także i wysoki Franek Kopyto. Zasępiony bramkarz Olek Humeniuk założył dzisiaj czapkę jak kostka przed laty, kiedy słońce przeszkadzało mu w powietrznych paradach. No i drużyna prowadzona przez kapitana Stanisława Michałka. Ale on jakby gdzieś nie na boisku, a gdzieś dalej, gdzieś jakby żył zupełnie innymi sprawami. Coraz więcej widzów, uśmiechnięte twarze kibiców i uśmiechnięte twarze pewnych Niemców. Uwe Miller, kapitanem drużyny, a już nazwiska piłkarzy drużyny Willendorf wymieniałem państwu przed chwilą.
Faworytami podobno Niemcy, ależ ileż razy drużyna Znicza Piaski pokazywała tutaj ogromne ambicje, ogromny upór, ogromne serce i dziś także jesteśmy w stanie, jak mówią miejscowi, wygrać mecz o wielką, wielką stawkę. Już mówiłem, wspaniała pogoda, ten tylko wiatr silny może być utrudnieniem, zwłaszcza dla bramkarzy przy dalekich strzałach. Za chwilę początek tego spotkania. Znakomicie przygotowana murawa tego stadionu. Wszyscy tutaj wychwalali, ogrodnicy sprowadzani z okolicznych gmin strzygli tutaj całą sobotę trawę, by warunki do gry były znakomite. No i wreszcie są wszyscy już w loży VIP-owskiej, a zatem oddajmy głos i połączmy się właśnie z lożą. Witam wszystkich przybyłych na mecz gmina Piaski kontra okręg Willendorf, a w szczególności burmistrza Willendorfu Helmuta Millera. Oraz wiceministra Stefana Powałę. Witam zawodników, sędziów oraz nielicznie zgromadzoną publiczność. Tysiąc lat temu doszło do wielkiego pojednania naszych narodów. I w tą okrągłą rocznicę chcemy zaznaczyć wolę i przyjaźń, partnerstwa w przededniu połączenia się pod wspólną flagą Unii Europejskiej. Niech ten mecz wyraża wolę partnerskiej rywalizacji w ramach Zjednoczonej Europy. Na zakończenie powiem krótko. Do boju! Proszę o zabranie głosu przedstawiciela władz centralnych, wiceministra Stefana Powałę. Witam wszystkich zebranych na meczu gmina Piaski kontra... Zerżnąłeś mi przemówienie. A dosłownie, z was zwroty, ja nie mam głowy do przemówienia. A więc do boju! Orły. Jadeś krótko. Polska, Deutschland, przyjaźń, Freundschaft. Atmosfera wielkiego meczu po oficjalnych przemówieniach. Pora teraz na rozpoczęcie spotkania. Wspomniałem sobie, że mam ziemniaki nieuparowane. Jesteś kapitanem drużyny, Stasiu. Może kiedy indziej zagramy, a czuję, że będę wymiotował. Chcecie mieć drogę? Musicie grać. No. Proszę. Jakieś kłopoty? Trener Edmund Wnuk udzielał jednak ostatnich rad i wskazówek kapitanowi Stanisławowi Michałkowi, a arbiter Alojzy Listek wyjmuje monetę i teraz będzie wybór boisk. Alojzy Listek. Orzeł. Mikołajek. Wygraliśmy! Rzut monety. Wiele spotkań na Mistrzostwach Świata i dziś znowu prowadzi tak ważne spotkanie. Sprawdza jeszcze, czy wszystko gotowe na boisku i rozpoczyna drużyna Znicza Piaski. Stopery włączone. 2x45 minut, a zatem pierwsza połowa rozpoczęta. Od akcja Stanisława Michałka, ale zupełnie nie w tę stronę. Dlaczego Michałek biegnie w stronę swojego kolegi Olka Chumeniuka? Pokazuje coś ręką, rozbiegają się obrońcy, a Michałek oddaje do swojego bramkarza. Zdziwienie. Początek meczu mamy za sobą. Dobra. Leź do przodu. Nie dam rady, kolka mnie złapała. Wykopuję. Jakieś dyskusje między zawodnikami. Oto Olek Chumeniuk rozpoczyna akcję drużyny Znicza, ale przejęcie piłki przez Franca i gol. Nie upłynęło 60 sekund, a Willendorf obejmuje prowadzenie 1-0. Ogromna radość drużyny gości, a piłkarze Znicza Piaski jakby załamani, jakby zdruzgotani, jakby już przegrali. Coś kurwa zrobił! Co? To niech sam stanie. Jaki to strach? To mnie mało nie zabiło. Do kogo kurwa podajesz? Do kogo? No zabiję go! Zostaw go! Zabiję go!
Spokój. Kłótnie między piłkarzami. Wkracza Alojzy Listek. Gdzie jest trener Edmund? Wnuk, jego spokój, jego siła właśnie oddziaływania, dotarcia do zawodników znicza właśnie w tym momencie by się przydała. Zdziwienie na twarzach kibiców i na trybunach, i przy szatni. A na tablicy goście 1, gospodarze 0. Willendorf prowadzi z drużyną Znicza 1-0. Nie wszystko jednak stracone, ile razy tak rozpoczynały się wielkie mecze. Zniecierpliwiony i załamany także trener Edmund Wnuk, ale grać trzeba dalej. 88,5 minuty jeszcze przecież czasu na to, by zdobyć wyrównującego gola, a później być może zwycięskie bramki, ale Niemcy znów przechwytują piłkę, znów przeprowadzają kolejny atak. Oleg Kumeniuk krzyczy coś do swoich obrońców. Przypomnijmy, Radio Gol relacjonuje dzisiaj z Piasków mecz drużyny tamtejszego Znicza z drużyną Willendorfu. I znów Niemcy przy piłce, ale teraz brutalne zagranie Uwe Millera. Gwizdy i protesty publiczności, sędzia gry nie przerywa. Niemcy wykopują jednak piłkę poza boisko. Wspaniały gest, fair play. Pochylił się Uwe Miller nad naszym zawodnikiem. Wszystko co jest, tak, w porządku. Alojzy Listek pokazuje, by drużyna Znicza już rozpoczynała. Teraz myśmy powinni wykopnąć na aut. Przypomnijmy, tak jak no tak się robi na całym świecie, honorowo. Tylko kopnij daleko od bramy, żebyśmy zdążyli się cofnąć. Piłkę. Taka chyba jest również w tej chwili narada między naszymi zawodnikami. Rzucamy piłkę. Michałek, prawa noga. Mocne kopnięcie, piłka wyleciała daleko poza boisko, gdzieś do miejscowego jeziora. Cóż za fantastyczny gest Stanisława Michałka. Fair play, nagroda fair play UNESCO. Należy pamiętać pod koniec roku, by zgłosić Stanisława Michałka do tej oto nagrody za tak wspaniały gest. Nikt nie może znaleźć piłki po dalekim strzale Stanisława Michałka, ale on sam wie, dokąd piłka poleciała. Znalazła się w jeziorze. Za chwilę wyłowi ją kapitan drużyny Znicza i odda gościom, bo to oni będą rozpoczynali grę wrzutem z autu. Robi się coraz chłodniej, deszczowe chmury gdzieś nad piaskami. Już Michałek oddał piłkę Francowi, jest Becken, oddaje do Bauera. Z powrotem Becken, Bauer biegnie już środkiem, a gdzie Kaiser? Jest już pod bramką Olka Chumeniuka, troszkę zastopował piłkę, ale za długo. Uwe Miller wreszcie przyjmuje piłkę. Jest także Jan Pfiff, ładnie piętą do tyłu, chyba jednak spalony. Dlaczego sędzia nie przerywa gry? Był wyraźnie Niemiec na spalonym, zaniepokojenie, zniecierpliwienie. Jest gol, ale Alojzy Listek dopiero teraz słusznie przerywa grę i Olek Chumeniuk od własnej bramki. Willendorf przejmuje jednak piłkę znów lewą stroną do środka. Becken, jest Bauer, znów Becken. Gdzie Kaiser? Dośrodkowanie z lewej strony i gol! Ale gol samobójczy! Stanisław Michałek chciał uprzedzić Kaisera i sam trafił do własnej bramki. Cóż za tragedia, cóż za dramat. Zniecierpliwienie i dramat przeżywają nasi zawodnicy. Brzechło nie strzelić, no. Córce obiecałem, że strzelę. Ja nie mogę, nie mogę! Słyszeli państwo, nasze mikrofony wyłapują wszystko to, co dzieje się ważnego na stadionie Znicza. Wielka tragedia. Córka prosiła o gola, ale przecież nie o gola samobójczego. 0-2. Załamanie, zdziwienie, uśmiech ironiczny nawet wielu kibiców na stadionie. 17 minuta do końca pierwszej połowy daleko, a przecież jeszcze druga część meczu. Niemcy jednak nadal w natarciu. Tym razem prawą stroną w środku jest Uwe Miller. Kościuk ogrywany, gdzie jest Olek Chumeniuk. Olek Chumeniuk krzyczy i będzie chyba trzeci gol. Jest trzeci gol dla zespołu Willendorf. 19 minuta spotkania. Znicz 0, Willendorf 3 i słusznie ma pretensje Olek Chumeniuk do obrońców, a zrozumiała radość piłkarzy niemieckich. Olek Chumeniuk, zły Olek Chumeniuk, zdenerwowany. Olek Chumeniuk krąży przed własnym polem karnym. 3-0 prowadzi Willendorf i szans na drogę, na zwycięstwo
Na to, by co najmniej chociaż mecz z Niemcami zremisować, jest tutaj coraz mniej. Znów Niemcy po wznowieniu na środku boiska przejmują piłkę. Gubią się nasi zawodnicy. Nie ma zupełnie drugiej linii. Są także w coraz większych kłopotach i opałach nasi obrońcy. Znów lewą stroną, znów ten Becken, znów do Bauera. Oleg Chumeniuk odbija piłkę na szczęście, bo byłby kolejny gol samobójczy. Jest źle, jest niedobrze, proszę Państwa. Znicz gra coraz słabiej. Na stojąco, chwilami nawet bez ambicji, a przecież stawka tego meczu wymagałaby od chłopców większego tutaj zaangażowania. Anpfiff otrzymuje piłkę, Anpfiff i czwarty gol dla drużyny Willendorfu. Co ja tutaj robię? To nie moje słowa, trenera Edmunda Wnuka. Chyba ma tego wszystkiego dosyć. Po co go tutaj ściągano? Chcę jakby powiedzieć do miejscowych władz, ale i także do swoich piłkarzy. 0-4, 45 minut gry za nami. Pierwsza część meczu, wysokie prowadzenie drużyny Willendorf, bo właściwie można już mówić o tym, że ten mecz jest przegrany. Chumeniuk zły zrzucił czapkę i teraz tak wrogo popatrzył na swoich kolegów, jak dzik niemal ruszył na nich i patrzy z zazdrością cała drużyna Znicza, jak cieszą się ich rywale. 0-4, nerwy. Niedobrze na stadionie Znicza, tu chyba nikt nie pomoże. Chyba że do Piasków przyjadą orły, orły Górskiego. Chodź do szatki. Witam. Cześć. My tutaj gramy? No tak, ale damy radę. Proszę do szatki. Hej, hej, cześć. Cześć, Leszku. Witam serdecznie. Cześć. Cześć, Władysku. Witaj. Gramy. Hej, proszę do szatki. No cześć. Witam, witam. Chodźmy do szatki. Thank you.